Dzień dobry, witam wszystkich. Obiecałem, że pokażę wam widok z mojego okna i oto on. To jest właśnie Merdeka 118, najwyższy budynek Azji Południowo-Wschodniej, 679 metrów wysokości. I jeszcze nie jest on ukończony, bo widzę stąd, że na samym szczycie jest dźwig, pracują jeszcze nad nim, a tego, czego się dowiedziałem, to jest to, że ukończony zostanie w tym roku i oddany do użytku w 2024 na samym początku. Przechodzimy do drugiego tutaj okna, żebyście mieli ogląd z tej strony. Tak to wygląda. A więc ja idę się kąpać, zabieram się za szykowanie, idę jakieś śniadanie zjem, załatwię pranie i wybieram się do Petronas Towers. Lecimy, zaczynamy, zapraszam na odcinek. Miłego oglądania, ziomeczki. Wyruszam w misję, którą jest śniadanie i teraz jeszcze wjadę na sam dach budynku na 43 piętro, żeby zobaczyć, co tam jest, jak się tam dostać. Zajedziemy jeszcze na basen i pokażę wam parę widoków tutaj stąd, nie? Zapraszam. Windą się nie da, bo blokuje. Piszę ciągle, że są jakieś restrykcje, że nie wjadę na 43 piętro. Także postaramy się schodami dotrzeć wyżej, nie? Tu macie 35. Bo ja zjechałem jedno w dół, a teraz poruszam się do góry i zobaczymy, co z tego wyniknie. 36. Idziemy w górę. I tu mamy czerwony telefon do prezydenta. Jestem na samej górze. Chyba tu można wejść. Zaraz zobaczymy. Spotkałem ziomeczka, który akurat był tam na górze. Jakiś obchód miał, no i niestety. Ja tam wylazłem na chwilę, ale nie ma nic ciekawego. Także mówi, nie możesz tu być. Ja mówię, no dobra, ja już jestem, nie? Ale wracam na dół. To jest jego robota i muszę szanować to, co robi, bo też dostanie opieprz pewnie. Oczywiście nie musi nikomu mówić o tym. Ale ja wracam, idę na basen zobaczyć, jaki tam widok stamtąd, bo tam nie było nic, rozejrzałem się minutę. On mówi, że idź na dół, idź na dół. Mówię, dobra, to idę. Tak żeby nie było, że nie byłem, tu jest 43, a ja byłem na samej górze, o tam. I ogólnie słuchajcie, jest trochę lipa, bo już jestem na 34 piętrze, 33. Tu nie ma klamek, żeby wrócić z powrotem. Na żadnym piętrze nie ma klamek. I co? I idę z buta. I chyba będę zmuszony iść 33 piętra jeszcze w dół, żeby gdziekolwiek wyjść. To jest ciekawe. Udało się na 27. Tutaj ktoś odgiął tą blachę i da radę drzwi pociągnąć, żeby wyjść stąd. To jestem w domu. Teraz idę do windy i jadę na 15 piętro, na basen. Dotarłem na basen, 35 piętro. Tu jest taka fontanna. I co tu widzimy? Tu widzimy Petronas Towers słynne i wieżę Kuala Lumpur, KL Tower. Postaram się wypuścić tutaj drona, żeby pokazać wam jak jest, bo nie wiem czy będę miał możliwość zrobić to tak naprawdę gdzie indziej, nie? Także zaraz zobaczymy, wyciągamy go. Idziemy, szukamy siłowni, żeby zobaczyć, gdzie tu ludzie pakują. Ciekawe to jest.
Ciekawe, czy jest z widokiem. O, chyba widzę, że nie. Zajrzymy przez szybę, nawet tam się nie opłaca wchodzić. Jest tylko kilka sprzętów na krzyż i nie ma widoku z siłowni. A co tu jeszcze jest? Boisko do kosza. Na jedną osobę można sobie tutaj porzucać. Jestem w pralni, u mnie tutaj w apartamentowcu. Nazywa się Drop and Wash Berjaya Times Square. To jest nazwa tego apartamentowca, w którym się właśnie znajduję i tu jest też centrum handlowe. Teraz tak, jeżeli jesteście w tym miejscu jeszcze, to tutaj nie macie żadnej informacji o cenach i jest teraz tak. Jeżeli chcecie pranie, żeby było zrobione dzisiaj, to płacicie dodatkowe 100%, a jeżeli chcecie, żeby pranie zostało zrobione na przykład na jutro, czyli 24 godziny, to płacicie połowę z kwoty, czyli za 3 kilo jest jakaś tam cena i płacicie połowę, plus jeszcze dodatkowo 50%. I żadnej informacji nie ma tutaj o tym i pani mi o tym mówi. Także też trzeba uważać na takie rzeczy i moim zdaniem to jest jakiś tam skam, nie? No i tak, wytłumaczyłem pani z pralni, jak ja to widzę. Oczywiście powiedziałem do niej, że to nie jest jej wina, nie? Ale to było jakieś takie czarowanie, nie? Bo zawsze każde miejsce, do którego bym nie poszedł, to mówi mi, dobra, to jest ta cena, to jest tyle za kilo, przychodzisz jutro, jest gotowe, zawsze tak jest. A tutaj ona mi mówi o tym, że jakaś połowa ceny jeszcze dodatkowo po 24 godzinach, a jak chcę normalnie pranie, to zajmuje to około 3 dni, co jest bez sensu, nie? Także no, nie robię tego prania tutaj, zrobię sobie gdzieś indziej. Trafiłem tutaj na jakiś show, już mówiłem o tym wczoraj. Jest jakiś festiwal, ludzie są tak poprzebierani. Jak widzicie, śniadanie zamówione i do tego zamówiłem sobie takie coś, nazywa się 100 plus, i to jest izotonik i świetnie uzupełnia wszystkiego rodzaju elektrolity. Czekam na śniadanie. I to jest oto moje śniadanko. Nudle z wołowinką na ostro. Ciekawe, jak ostre to będzie. I próbujemy. Próbujemy najpierw rosołek z tej zupy. No jest pikantne. W sumie miałem do wyboru 3 poziomy ostrości i wybrałem sobie ten drugi. No ale naprawdę nie jest ostre. I teraz mięsko próbujemy. Bardzo dobre. Wołowinka się rozpada. Jeszcze zobaczymy nudle. Gorące. Też spoko. Czekam na taksóweczkę, a tutaj stoi to. Bentley stoi. Fajne autko, nie? I tutaj mamy tyłeczek Bentleya. Jest moja taksóweczka. Siadamy i jedziemy. Hi man, Petronas Towers. To znalazł mnie pan, jedziemy. Dotarłem do Petronas Towers, ale ten budynek tutaj też jest ciekawy. Taka zielenina, taki ogród. Tak to wygląda, nie? No nic, włazimy dalej. Idziemy do Petronasek, a Petronaski są tutaj. Zmierzam właśnie przed główne wejście Petronas Towers i to jest najbliższa okolica. A ja docieram przed główne wejście. I słuchajcie, robi to mega wrażenie, naprawdę. Już wam pokazuję, jak to wygląda. Patrzcie na to.
Wow, nie? I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Jesteśmy w głównym lobby, tutaj Petronas Towers. Ja zmierzam do kas biletowych. Potrzebuję znaleźć kasy biletowe, żeby na ten słynny mostek się tam wdrapać do góry, nie? I tu mamy coś takiego. Formuła sobie wisi. I tak wygląda główne lobby w środku. Takie centrum zakupowe, można powiedzieć. Atmosfera jest jeszcze, walentynek teraz. Jeszcze, już? Aż? Teraz mnie już pokierowali dobrze. Czyli przy głównym wejściu schodzimy w lewo i jedziemy w dół takimi schodami, nie? Eskalatorami. I tu są gdzieś kasy biletowe, trzeba sobie zakupić bilecik. Coś okazało. Okazało się to, że biletu nie kupię. I najbliższe bilety dostępne są na wtorek. Tyle ludzi tutaj przyjeżdża zwiedzać, to jest jakaś masakra. Czyli nie wjadę na górę. No trudno, robimy coś innego. No i słuchajcie, próbowałem nawet załatwić jakąś wejściówkę. Chciałem to zrobić tak wycieczki jak wchodzą, nie? Oni czasami, pojawia się u nich kancelacja, czyli ktoś zrezygnuje. Albo będzie chory, albo nie przyjdzie, ale spędziłem tam z godzinę czasu. I wszystkie wycieczki były pełne. Nikt nie mógł mnie, nie był w stanie mnie dołączyć. Także no, musiałem zrezygnować na 100% z wejścia do Petronas Towers. Nie udało się. To ruszamy w inne miejsce i jedziemy do Merdeka 118. Zobaczyć, co tam można wskurać na miejscu. Jest niedziela, ogólnie mi mówią, że jest lipa ze wszystkim w niedzielę zawsze. W sumie ta Merdeka 118 wygląda jak taki dupny telefon komórkowy, stary taki Alcatel z antenką, widzicie to? Jestem już przy wejściu tutaj na budowę do Merdeka 118. Ale kloc. Idę się tutaj budowlańców pytać, czy jest jakaś możliwość, żebym tu wszedł. Także wchodzimy. Zapytam się ich, może coś powiedzą. No tu jest taki plac budowy, nie? Także jeszcze potrwa to widocznie, zanim skończą. No ale jest mega, mega ten budynek. Gdzie tu jest jakieś wejście, gdzie można się wbić? Powiedzieli mi, że jak zejdę na dół, to ochrona ma jakieś tam kaski i kamizelki, bo bez tego nie ma możliwości, żebym tutaj wlazł. Czyli potrzebuję kask i kamizelkę. Mówiłem, że zapłacę mu, jakby mi dał i by mnie wpuścił. On mówi, że nie, że muszę spytać się ochrony i oni ewentualnie może mi to dadzą. Tak, żebym sobie wszedł coś. Czyli zaraz się dowiem, zaraz się zapytam. A więc słuchajcie, ziomeczek mi powiedział, że no niestety, ale ma tutaj takie rozkazy, że nie może nikogo wpuszczać. Nawet jeżeli będę miał hełm,
i kamizelkę, no nie da rady. A ochrona jest tutaj dobra, są z każdej strony. Czyli to jest jedyne miejsce, gdzie mogę zaobserwować ten budynek, to tylko tak w koło łazić. I to by było na tyle. A tam, ten pomarańczowy, to jest mój hotel. Nie jest daleko nawet, nie? Próbuję wszelkich sposobów, żeby się dostać. Próbowałem, żeby dostać się do Petronas Towers. Próbowałem, żeby dostać się tutaj do tego Alcatela, do tego ogórka, nawet mógłbym powiedzieć. No i nie da rady. Ta budowa ogólnie skończy się za rok, czyli muszę tutaj wrócić za rok, żeby zrobić o tym film. No nic. Jest niedziela. W niedzielę za wiele tutaj nie da się zrobić i kieruję się z powrotem chyba do hotelu. Bo nie ma tutaj żadnej opcji z tych dwóch budynków, które chciałem zobaczyć, żeby to zwiedzić. A jeszcze przestudiuję sobie miejsce na jutro, co bym wam mógł pokazać. To jest KL Tower, czyli wieża taka Kuala Lumpur. To jest wieża telewizyjna. I tam też są fajne widoki z góry. Także tam was zabiorę chętnie jutro. O wilku mowa. KL Tower to jest właśnie ta. I tam jutro się wybierzemy. Idę sobie ulicą i uwagę przykuł moją taki meczecik. Zastanawiam się, czy mogę go sfilmować z powietrza. Nie mam jeszcze za wiele baterii. Tu widzę jakąś ochronę. Gościu bardziej jak kucharz wygląda. Spróbujemy. Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, jakie następne miejsce będzie na świecie? Idziemy! A tak się prezentuje hotel, w którym mieszkam, w całej okazałości. I on się nazywa Berjaya Times Square Hotel. Wchodzimy do lokalnej żabki. Miejsce nazywa się KK. Ja szukam wody. Wezmę sobie napój uzupełniający elektrolity. Czyli 100 plus. Teraz tak, otwieramy szafkę, bierzemy sobie ze dwa napoje 100 plus. Cenowo przyjmijmy, że to jest 1 do 1 i to wychodzi jakieś 2 zł za taką puszkę, nie? Co tu jeszcze mamy, co mogę wam pokazać z jakichś takich napojów, ale z napojów takich bardziej znanych, nie? No to co? To mamy tak, mamy tutaj Pepsi, puszka Pepsi, 2 zł 20 groszy. Taka butelka Mountain Dew 3,50, 7 Up 3,50, jakaś Pepsi trójkę. Do tego co mamy tutaj, Coca-Cola 3,50, woda sodowa 3,50. Dalej przechodzimy, piwa kosztują, duże piwo 13,90. No kraj muzułmański, co nie? Także to wszystko jest droższe. Mała puszka 8,90. 2 razy 100+, 2 razy soda, 2 razy zwykła woda. 15,60 wyszło. I to by było na tyle dzisiaj, kochani, z tego odcinka. Zaczyna padać deszcz. Tego właśnie nie chcę. Ale wyrobiłem się mniej więcej z tym wszystkim, co chciałem. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na następny odcinek. Następny odcinek już jutro. Jutro poniedziałek i mam nadzieję, że w poniedziałek jakoś więcej tutaj wszystkiego ruszy, a nie jak w niedzielę, że tutaj trzeba kombinować, myśleć, problemy jakieś z biletami. Jutro zapraszam na wieżę KL Tower. Dzisiaj przebuszuję ten temat, jak się tam dostać, ile to kosztuje i czy są bilety. To jest bardzo ważne. Dziękuję, na razie, do zobaczyska, hej!